Silence. Movie's over. Amen. Wczoraj coś Bóg do mnie powiedział. Wiecie, nie potrafiłem się na tym skupić, co Bóg mi powiedział. Nie potrafiłem wczoraj, że miałem odpocząć i zostawiłem rozważanie na ten temat na dzisiaj. Ale to było bardzo wyraźne, co Bóg mówił. Dwa słowa. Bardzo wyraźnie. Duch Chrystusowy. Zastanawiałem się, co Bóg chce przez to powiedzieć. Dlaczego te dwa słowa? Dlaczego to właśnie? I przez cały dzień dzisiaj, mimo pracy, zadawałem wewnątrz w moim sercu pytanie, Boże, co chcesz powiedzieć, mówiąc o Duchu Chrystusowym? W tym momencie zacząłem coś, potrzebujecie. Potrzebujecie Ducha Chrystusowego. Potrzebujecie chodzić w Duchu Chrystusowym. Potrzebujecie działać w Duchu Chrystusowym. Potrzebujecie rozwijać relacje w Duchu Chrystusowym. Potrzebujecie być widoczni w Duchu Chrystusowym. Otwórzmy List do Rzymian, 8 rozdział. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrog Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Zostań w tym miejscu. Będziemy widzieć, że rozważanie Pawła, przekaz Pawła zmierza do określenia Duch Chrystusowy. Za moment to określenie się pojawi. Ale popatrzcie, kochani, Duch Chrystusowy przynosi pokój i życie. Ja nie będę się dzisiaj rozwodził na temat ciała, cielesności, uczynków, prawa, zakonu i różnych innych takich rzeczy. Ale chcę skupić się na tym, co daje Duch. Co przynosi Duch. Popatrzcie, pierwsze zdanie mówi o tym, że przynosi życie i pokój. Zatem to, co przychodzi z Bożego Ducha, to czym Boży Duch chce Cię napełniać od rana. Zobaczcie, tam jest zamysł, słowo zamysł, czyli jakiś plan. Zamiar. Co? Zamiar. Zamiar, tak. Jakiś plan. To jest, ja myślę, że słowo zamysł ma w sobie taki pewien potencjał długofalowości, całego spektrum jakby oddziaływania. Prawda? Nie wiem, nie jestem lingwistą, ale jakby myślę, że słowo zamysł nas wprowadza w pewien tok myślenia, że Duch Święty ułożył coś, pewien harmonogram, pewne zasady działania, zasady funkcjonowania, które się przenikają, rozwijają i tak dalej, i tak dalej. Więc Duch przynosi do naszego życia, do naszego życia życie i pokój. To, co Bóg włożył w swoim duchu, ten cały zamysł, Boży plan, on nie wnosi do naszego życia niczego innego, jak życie i pokój. Dlatego chrześcijanin, człowiek wierzący, musi przejawiać w sobie życie. Zobaczymy dlaczego. Dlatego człowiek wierzący powinien rozwijać się w pokoju. My czasami mamy trochę pokoju, troszeczkę pokoju, pokoiczku. Zależy od sytuacji i okoliczności. Jaka okoliczność, tyle nam pokoju mamy, prawda? Jak zła okoliczność, to i pokoju nie mamy. Ale Duch Święty przynosi w nasze życie pokój,
mimo okoliczności. Bo okoliczności nie powinny hamować ducha. Tak? Zgadzacie się ze mną? Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się temu zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Mówiąc innymi słowy, nie możemy podobać się Bogu, jeśli nie będziemy wypełniani duchem. Jeśli nie będziemy chodzić w duchu. Jeśli nie będziemy w duchu Chrystusowym. To jest bardzo mocne. Nie możemy podobać się Bogu bez ducha. Wiecie, możecie być bardzo tacy akuratni. Możecie wypełniać wszystkie zalecenia Nowego Testamentu, Starego Testamentu. Możecie to robić. Ja znam wielu bardzo dobrych ludzi, którzy nawet nie przyznają się do Chrystusa, ale są lepsi niż ci, co się przyznają. Czy oni się podobają Bogu? Bo to, co czynią, to, co robią, idzie z ciała. Nawet chęć bycia dobrym może pochodzić z ciała. Nawet chęć bycia dobrym może pochodzić po prostu z wizerunku, z pragnienia do takiego wizerunku, czy z kultury, z wychowania, ale nie od Bożego Ducha. O ileż lepsze i piękniejsze jest bycie dobrym z inspiracji Bożego Ducha. O ileż bardziej rozwojowe jest bycie dobrym, kiedy to Boży Duch nas wypełnia. Bo zamysł Ducha jest, byś stawał się coraz lepszy. I byś robił coraz lepsze rzeczy. Coraz większe rzeczy. Pan Jezus powiedział, takie rzeczy jak ja możecie czynić, tak parafrazując, ale jeszcze większe rzeczy będziecie czynić niż ja. I wiecie, my jesteśmy bardzo ograniczeni jako chrześcijanie. Myślimy tylko o cudach i uzdrowieniach wtedy. Ale kiedy zobaczycie, jakie rzeczy czynił Pan Jezus, wielkie rzeczy czynił Pan Jezus, to zrozumiemy, że to nie chodzi tylko o cuda, uzdrowienia i tak dalej, chociaż również, ale o całe spektrum zachowania się Jezusa. Kiedy Jezus kogoś uzdrowił, czy coś uwolnił, czy budził zmartwych, bardzo często mówił, twoje grzechy są odpuszczone. Zobaczcie, Duch Chrystusowy nie wnosił sądu. Ale ogłosił sąd na przykład nad miastami, które odrzuciły Boga, odrzuciły proroctwo, odrzuciły ducha. Tak naprawdę odrzuciły prowadzenie ducha. Prawda? Kiedy bolał nad miastami w swoim własnym kraju, mówił, lepiej będzie Sodomie i Gomorze, która była absolutnie do niczego, niż wam. I tak później wiemy, o co chodzi, że zabijali proroków i tak dalej, nie pozwolili wchodzić tym, którzy pragnęli Boga i tak dalej, tak dalej. Zobaczcie, chodzi o to, że nie pozwolono lub zatrzymywano działanie ducha. Jaki grzech jest niewybaczalny według Bożego Słowa? Grzech przeciw Duchowi Świętemu. Zobaczcie zatem, jak niesamowicie poważna to rzecz, żeby pozwolić Duchowi działać, żeby pragnąć, by Duch nas używał, karmił, błogosławił, nauczał, wprowadzał we wszelką prawdę, dyscyplinował, podnosił na poziom wyżej, obdarowania przynosił, pomagał owocować. Jak to jest niesamowicie ważne, by zmieniał nasz charakter, nasz sposób myślenia. Boży Duch, czy Duch Chrystusowy, możemy powiedzieć, jest najcenniejszym darem, jaki otrzymałeś po zbawieniu. Jezus oddał swoje życie. Otrzymałeś cudowny dar obmycia swoich grzechów, dostąpienia łaski zbawienia. Ale Jezus, odchodząc do nieba, mówił, nie zostanę was sierotami. Otrzymacie niesamowity dar. I Piotr prorokował
i mówił, oto jest to, co prorocy opowiadali. Będziemy prorokować i tak dalej, i tak dalej. Znacie to, prawda? Skazania pierwszego Piotra, jakie wygłosił w dzień 50. Zobaczmy dalej. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, jeśli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Popatrzcie, Duch Chrystusowy jest oznaką, że jesteśmy jego. Zatem człowiek wierzący ma wręcz obowiązek, by Duch Chrystusowy mieszkał w nim pieczętowo. Pieczętowo. Jeśli Duch Chrystusowy mieszka w nas, jesteśmy jego. Wiecie? To jest straszne. Pan Jezus powiedział, i kiedy popatrzycie matematycznie na to, na te słowa, dwoje będzie, jedno pójdzie. Dwoje będzie, jedno pójdzie, tak? Dwoje będzie w jednym łóżku, dwoje będzie w polu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy popatrzycie na to matematycznie, zobaczycie, że to jest połowa. 50% ludzi robiących to samo gdzieś odpada. Dlaczego Pan Jezus powiedział, będą tacy, którzy będą mówili w imieniu Twoim, robiliśmy to czy tamto. Okazuje się, że brakło Ducha Chrystusowego. To jest klucz do tego, żeby być w tej parze tym, który jest wygrany. Kiedy mowa o głupich pannach i mądrych pannach, mamy przenośnie. Mamy pewien obraz bycia pełnymi ducha. Posiadając, trzeba nawet zapas tego, nadmiar. Przecież, wiecie, te panny posiadały według takiego normalnego ludzkiego spojrzenia nadmiar. Ale mądre były, bo nie oddały nadmiaru. Czyli zatem nadmiar ducha nie jest szkodliwy. Nadmiar ducha może uratować życie. To jest ciekawe. A dlaczego? Bo przynosi życie i pokój. Zobaczmy dalej. A jeśli duch tego, jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, to ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Kiedy odsuniecie się od tych pięknych zdań, tak troszeczkę z perspektywy na to zobaczycie, to co wam się nasuwa? Odłóżcie zmartwienia. Odłóżcie zmartwienia. To jest tylko tu i teraz. Ciało jest martwe. To jest absolutnie nieistotne. Istotne jest to, że duch, który mieszka w tobie, ten sam duch zostanie użyty, aby cię wzbudzić. Więc skup swoją uwagę na tym właśnie. Ciało jest skażone, jest zabite przez grzech. Ale zwróć uwagę na coś, co powoduje prawdziwą wartość. Tak odsuwając się od tych pięknych zdań, tego splotu słów, które tworzą jakiś wręcz poemat, możecie zobaczyć prosty przekaz. Nie martw się ty, co tu jest. Nie martw się okolicznościami, tym, co przeżywasz. Nie martw się niespełnionymi marzeniami czy czymś tam. Ale zacznij się zagłębiać w ducha, który wprowadza cię we wszelką prawdę. I może się okazać, że twoje marzenie nie zostało spełnione, bo nie było Bożą wolą. I to był ratunek dla ciebie. Halleluja. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego. Popatrzcie, Duch Święty przynosi życie, Duch Chrystusowy przynosi życie i pokój. Teraz. Ale kiedy przyjdzie moment, już po zakończeniu twojego życia, przynosi coś jeszcze.
przynosi nieśmiertelność, przynosi wzbudzenie z martwych, przynosi życie wieczne. Zatem Duch Chrystusowy powoduje, że dziś możemy żyć pełnią. Dziś możesz mieć pokój. Jeśli nie masz pokoju, zacznij jeść rano z Ducha Bożego. Jeśli nie masz pokoju, zacznij jeść z Ducha Bożego. Wiecie, wielu chrześcijan kręci się, jakby mieli owsiki, nie powiem gdzie. Wiecie dlaczego? Bo nie mają pokoju. Kiedy zaczyna się uwielbienie, kiedy jest uwielbienie, niektórzy nie mogą się odnaleźć w tym wszystkim. Bo coś przychodzi. Kiedy przychodzi problem, wielu nie może się odnaleźć. Łapie rzeczy ze starego życia, żeby sobie pomóc. Bo nie ma ducha, nie ma pokoju i nie ma życia. Ale Ojciec nasz w niebie jest cudowny i wspaniały i dał nam ducha, który przynosi życie i pokój. Kiedy wstajesz rano, On chce już cię karmić. Kiedy wstajesz rano, On chce zasiać w siebie. On chce zasiać w ciebie. On chce zasiać w ciebie coś, co przyniesie owoc w tym dniu. Niesamowite. Chcę was o coś poprosić. Gdybyście od dzisiaj do końca swojego życia każdego dnia rano pytali Ojca: Ojcze, co chcesz dziś we mnie zasiać? Wiecie, trudno będzie to wytrzymać? Tydzień? Już nie mówię, co chcę życia. Daj dalej. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Chcesz coś powiedzieć? Nie jesteś sobie samemu nic winien. Wiecie, dowiedziałem się czegoś od Boga dzisiaj. Kiedy żyjesz swoimi kompleksami, żyjesz długiem względem siebie. A Bóg mówi, nie jesteś sobie nic winien. Ja chcę cię wyprowadzić z wszystkiego. Ja chcę dać ci pokój. Wiecie, że kompleksy to jest brak pokoju. Zranienia to są brak, to jest brak pokoju. Niedowartościowanie to jest brak pokoju. Egocentryzm to jest brak pokoju. Egoizm to jest brak pokoju. A Bóg mówi, ja chcę cię z tego wyprowadzić. Nie jesteś sobie nic dłużej. Nie musisz sobie samemu nic udowadniać. Pozwól, że ja to zrobię. Wiecie, to jest cudowna rzecz, kiedy Bóg ci pokaże, że jednak w Jego oczach jesteś okej. Nadajesz się. Że On cię nie odrzuca. To jest niesamowite. Jeśli masz jakieś kompleksy, to dzisiaj wieczorem wstałem przed Bogiem i powiedz: Boże, przynoszę ci kompleks mój. Zabierz to. Nie jestem sobie dłużny nic, dłużna nic. Daj mi teraz na to miejsce coś, co mnie uleczy. Uzdrów mnie. Uzdrów mój kompleks. Uzdrów mój kompleks. Uzdrów mój kompleks. Dziękuję Ci, że nie jestem gorsza ani gorszy ze względu na jakieś moje niedomaganie czy brak. Dziękuję Ci, że nie jestem gorsza lub gorszy. W Twoich oczach jestem Twoim dzieckiem. Czy zacząłeś tak myśleć kiedyś? Czy uchwyciłeś się tej nadziei? Przecież droga z Bogiem to jest nadzieja. Nadzieja zbawienia. Czy ratunku z tego, z czym się zmagasz? Nie miej kompleksów. Po co ci to? Ale bądź pełen pokoju. Bądź pełen radości. Ja wiem, to się ciężko mówi. Wiecie, jak trudno jest kompleksy zdjąć? To jest tak przypięty plecak, że głowa boli. Ale trzeba. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, a jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Zobaczcie. Jeśli Bóg chce dać nam uzdrowienie, uzdrowienie duszy na przykład, czy uwolnienie, ale my dalej żyjemy w ciele, dalej żyjemy w mocy tego, co nas wiąże, to Biblia mówi, że umieramy.
Wiecie, ciężkie jest to, bo ja znam takie przypadki, myślę, że wy również, że ileś lat człowiek idzie za Bogiem, ale czegoś nie potrafił się pozbyć ze swojego życia. I wiecie, ta droga za Bogiem zaczyna coraz bardziej być letnia, 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 a potem znika. Tego się wystrzegajmy. Pozwólmy sobie żyć duchem, a nie ciałem. Po prostu. Bo jeśli żyjemy duchem, to jesteśmy Bożymi dziećmi. I jeszcze raz, Bóg nawiązuje w tym przesłaniu do miłości Ojca. Nie ziemskiego Ojca, bo to są pacany przeważnie. Ale do Bożej miłości, ojcowskiej miłości, który, kiedy człowiek zgrzeszył, zdenerwował się, owszem, jasne, zabrał mu pewne przywileje, ale dał ratunek, dał plan zbawienia, dał zmiłowanie i powiedział, dla mnie ważniejsze jest miłosierdzie niż ofiary. Amen. Miłosierdzie góruje nad sądem, powiedział. To jest Ojciec i On mówi, jesteście moimi dziećmi. A więc kiedy ty jesteś w potrzebie, On jest. Kiedy ty jesteś w dole, On jest. Kiedy ty się zagubisz, On jest. Kiedy ty masz problem albo niezrozumienie czegoś, On jest. On jest, bo jest twoim ojcem. A ty jesteś Jego dzieckiem, które jest prowadzone Jego duchem. Zobaczmy dalej. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Zatem wszystko, co jest w ciele, każdy kompleks, każdy problem z naszym odrzuceniem, zranieniem, jest czymś, co jest, pochodzi z ducha niewoli. Z ducha niewoli. I to nie jest od Boga. Więc jako wierzący człowiek, jako chrześcijanin, to, co nie jest od mojego Ojca, muszę wyrzucić. Amen. Tu jest tajemnica modlitwy o uwolnienie wielu ludzi. O uzdrowienie duszy wielu ludzi. O zakończenie problemów psychicznych wielu ludzi. Muszą odrzucić coś, co jest z ducha niewoli, a przyjąć to, co jest od Boga. Amen. Bo inaczej zamodlicie się na śmierć, zapościcie się na kościotrupa i nic się nie zmieni. Śmiejecie się. To nie jest śmieszne, to jest tragedia. To jest tragedia chrześcijaństwa. Ludzie powinni od Boga odbierać, a nie trzymać to, co jest z ducha niewoli i próbować wziąć coś od Boga. To się nie da połączyć. Naprawdę to się nie da połączyć. To nie jest sadza, którą można z emulsją zmieszać i będzie silna farba. To się nie da zrobić. Będziesz cały czas nieszczęśliwy. Tak naprawdę nie będziesz odbierać od Boga. Bo jeśli bierzesz coś z ducha niewoli, to nie ma tam pokoju. I nie możesz przyjąć pokoju. I wiecie, ludzie czasami coś przyjmują, niby tak się wydaje. Łagodzi się ich odczuwanie. I oni, halleluja, ale za pół godziny są dalej w tym samym miejscu. I powiecie mi, odebrali coś, czy nie odebrali? Bo moim zdaniem nie. Zostało tylko pogłaskane, zakłaskane lekko to, co ich sędziało. Trzeba od Boga odebrać. Nauczyłem się tego. Powiedzieliście, ktoś mi tutaj ostatnio powiedział, Bóg wysłuchuje twojej modlitwy. Bo tak jest. Wiecie dlaczego? Bo ja wiem jedną rzecz. Duch niewoli to przynosi do mojego życia rzecz ograniczenia. I mówi, nic nie masz, nie możesz, nic nie możesz. A ja mówię, Boże, ty możesz. Potrzebuję. I wiem jedną rzecz, kiedy mam zachcianki, Bóg nie daje. Ale kiedy potrzebuję, Bóg daje. Amen. Z czego rozmawialiśmy? Powiedziałem mu o całym szeregu Bożych odpowiedzi. Dla mnie, wtedy, kiedy potrzebowałem, chodziło o mieszkanie. Bo mam odszedł na mieszkanie. Cały szereg odpowiedzi. I on nawet nie mógł mrugnąć. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli.
Wiecie, Pan Jezus Chrystus cierpiał męki w ciele. Cierpiał męki również duszy. Odrzucenia. I co teraz? Czy myślicie, że cierpienie wraz z Jezusem to jest chodzenie po kolanach na Kalwarię i bicie się biczem po plecach? Nie. Ale wiecie, co jest największym cierpieniem człowieka? Odrzucić coś z ciała. Wiecie, co jest największym bólem człowieka? Odrzucić to, co przychodzi z ducha niewoli. Wow, to jest tak ciężko wyrzucić. To jest całe cierpienie. Ukrzyżować. Jeśli Bóg mówi, jesteś nowym stworzeniem, stare przeminęło, to my powinniśmy z tego skorzystać i powiedzieć, Panie, odrzucam mój kompleks, bo to umarło razem z Tobą na krzyżu. A ten kompleks cały czas... a Ty musisz go ukrzyżować. Wiem, co mówię. Nie stałbym tu, gdybym nie ukrzyżował wielu z moich kompleksów. Tak. To jest rzecz, która jest pierwszorzędna w Bożym Królestwie, kiedy się do Niego wchodzimy. Pozwolić, aby Duch Święty przynosił do naszego życia życie i pokój. Dać się ponieść Duchowi. A nie trzymać przez ducha niewoli, przez ciało. Współdziedzicami Chrystusa. Dziedzicami. Czego? Czego? Co możesz dostać od Boga? Coś Ci powiem. Nie pytaj, co możesz dostać od Boga, bo Bóg ma wszystko. Możesz dostać wszystko od Niego. Tylko to, co będzie chciał, to Ci da, co będzie chciał. Możesz dostać wszystko od Niego. Zacznij wołać, Panie. Nakarm mnie dzisiaj. Dzisiaj daj mi to, co chcesz, bym od Ciebie otrzymał. Dzisiaj, Panie, otwieram swoje serce i proszę, wypełnij mnie tym, czym chcesz mnie dziś wypełnić. Panie, dzisiaj, jeśli jest Twoja wola, ukrzyżuj to wszystko, co jest we mnie. Ukrzyżuj mój kompleks, ukrzyżuj mój lęk, ukrzyżuj to wszystko, co jest we mnie. Moje odrzucenie, moje zmartwienie, mój kalkulator w głowie. Ukrzyżuj to, Panie. Jesteśmy w stanie zgodzić się na to, żeby On to zaczął w nas krzyżować? To będzie cierpienie. Oj tak. Oj tak. Bo jak trudno żyć bez tego, co nam dawało paliwo do życia. Niektórzy żyją tylko dlatego, że są odrzuceni. Użalają się na to. Bo bez użalania nie żyją. Niektórzy żyją tylko z tego, że zwracają na siebie uwagę. Będzie robił zawsze coś, że zwrócisz na niego uwagę. Ale kiedy by to ukrzyżował, żyłby w strachu, że nikt na niego uwagi nie zwróci. Więc lepiej tego nie krzyżować. Niesamowite. Naprawdę niesamowite. Ale wiecie co? Jesteśmy dziedzicami Bożego pokoju. Alleluja. Życia. Radości, sprawiedliwości w Duchu Świętym. Amen? Amen. Halleluja. Możecie być amen? Amen. Jesteś dziedzicami sprawiedliwości, radości w Duchu Świętym. Halleluja. Tego chcę Bóg dzisiaj nas nauczyć. Potrzebujecie Ducha Chrystusowego. Duch Chrystusowy pozwala ukrzyżować się. Duch Chrystusowy pozwala zmieniać swój charakter. Duch Chrystusowy przynosi życie i pokój. Duch Chrystusowy uwolni cię od tego, co jest z ducha niewoli. Amen. Duch Chrystusowy przynosi do twojego życia zwycięstwo. I Kościół potrzebuje Ducha Chrystusowego. To były dwa słowa wczoraj. Duch Chrystusowy, a jedno dzisiaj. Potrzebujecie Ducha Chrystusowego. Więc jeśli potrzebujesz Ducha Chrystusowego, jeśli słowo było do Ciebie dzisiaj, to proszę Cię, zrób jedną rzecz. Taką jedną rzecz, którą powtórzysz po kimś. Po Benichinie. To jest taka ciekawa. Jutro rano powiedz Dzień dobry Duchu Święty. Po prostu. Powiedz Dzień dobry Duchu Święty.
Święty, Ty jesteś ze mną. Teraz włóż we mnie to, co chcesz, bym dzisiaj miał swoje królestwo i miał dla Twojego królestwa. Potrzebujemy Ducha Chrystusowego. Amen. Amen.